Nazywam się Aleksandra Wilczura, jestem prezesem Stowarzyszenia Żydowskiego Cukum we Wrocławiu. Działamy nie tylko we Wrocławiu, ale też na Dolnym Śląsku, w Polsce i w Europie Środkowo-Wschodniej dla społeczności żydowskich, rosyjskojęzycznych, polskojęzycznych, głównie Żydów Środkowo-Wschodnich. Zajmuję się tym od bardzo dawna, powiedziałabym od 1997 roku. Wtedy miałam 15-14 lat i wydawało mi się, że jestem jedynym żydowskim dzieckiem w ogóle we Wrocławiu. Mama mnie przyprowadzała do synagogi, wtedy nawet nie synagogi, tylko domu modlitw, bo synagoga we Wrocławiu była w ruinie, na święta, które społeczność żydowska organizowała. I byli sami starsi ludzie i z nimi przebywałam przez dłuższy czas. W momencie, aż dorosłam, miałam już lat 19 i pomyślałam, że czas wybrać jakieś studia. I chciałam coś zrobić dla tej społeczności. Wiedziałam, czy zdałam sobie sprawę, że potrzebna jest mi edukacja. Edukacja żydowska, której nie miałam ani w domu, ani w społeczności. Więc jeśli chciałam coś zrobić dla mojej społeczności, żeby tą społeczność odrodzić, żeby ją kontynuować, potrzebowałam wiedzy i wyjechałam do Krakowa, tam podjęłam studia. Kształciłam się dla Wrocławia, ale jeszcze przez jakiś czas spędziłam w Warszawie, gdzie prowadziłam agencję żydowską Sochnut. Byłam tam dyrektorem zajmującym się Alią, czyli emigracją Żydów z Polski i obwodu kaliningradzkiego do Izraela. Ponieważ jakby byłam tak na takim rozdarciu, czy ja chcę, żeby Żydzi z Polski wyjeżdżali do Izraela i budowali żydowskie życie tam, czy właśnie odwrotnie, że ja chcę, żeby ci polscy Żydzi zostali tu i odbudowywali życie żydowskie właśnie w lokalnych społecznościach. Skupiałam się na tym, żeby zaznaczać żydowską obecność w przestrzeni miejskiej, we Wrocławiu, na Dolnym Śląsku, że ta przestrzeń ma być zaznaczana tu, że my jesteśmy, czyli mamy głos i chcemy wyrazić to, co myślimy na dany temat, ale też zaznaczać ją w postaci murali, w postaci spotkań z uczniami, żeby widzieli, że my tutaj jesteśmy. Uczę języka hebrajskiego, jidysz. Przez jakiś czas pracowałam dla szkoły żydowskiej we Wrocławiu, czyli tutaj uczyłam i dzieci żydowskie, i nieżydowskie żydowskich tradycji, świąt, historii, języków. Ktoś mógłby zapytać, czy jest warto uczyć osoby nieżydowskie tych wszystkich elementów. Ja uważam, że jest to bardzo ważne, bo jest to nasze wspólne polskie, europejskie dziedzictwo, nie tylko żydowskie. Bo ja czuję się bardzo Polką, bardzo czuję się silnie też Europejką i ta żydowskość jest jakby tym dodatkiem, ale nie czymś takim, co mnie wyklucza i stawia jakby totalnie w opozycji do wszystkich w koło. Daje mi to bardzo dużo pozytywnej energii, ponieważ widziałam, że jest to potrzebne i mojej społeczności, że jest to potrzebne mojej rodzinie, mnie. W zasadzie my, Żydzi polscy, mamy coś takiego, że nie mamy rodziny swojej żydowskiej, naszą rodziną jest społeczność. Więc dla mnie z jednej strony jest bardzo trudno być Żydówką, ponieważ mam takie ciągłe poczucie straty, że nie ma tej samej społeczności w ciągu 5, 10, 15 lat, że z ludźmi, którymi pracowałam 10 lat temu, oni odeszli. Mam takie właśnie poczucie, że są gdzieś w Polsce, są w tym samym mieście, ale jednak nie mają czasu, żeby przychodzić. Ale z drugiej strony mam cały czas społeczność, z którą pracuję i mimo, że mija cykl roku, zaczynam od początku z nimi pracę, co to są święta, co to są zwyczaje żydowskie. I jakby ten temat nigdy nie traci na znaczeniu, na wadze, ponieważ ciągle przychodzą nowi ludzie, którzy odnajdują swoje żydowskie pochodzenie, którzy chcą się z czegoś dowiedzieć, więc mój czas jest trochę inny. Nie uważam, że on jest liniowy, on jest cykliczny. Mimo, że mamy więcej kobiet, to mimo wszystko kobiety decydują się wysuwać na pierwszy plan mężczyzn i jest to związane z naszą religią, że jest paternalistyczna, czyli rządzą rabini, prezesi. Chciałabym, żeby coraz więcej kobiet żydowskich brało sprawy w swoje ręce, żeby aktywizowały się nie tylko w roli takiej zwykłej żydowskiej kobiety, czyli kobiety są do gotowania, pieczenia chałek i zapalania świec, tylko żeby weszły do polityki żydowskiej, naszej lokalnej społecznościowej, żeby chciały być decyzyjne, ponieważ jestem przekonana, że mogłyby wnieść dużo dobrego do naszej własnej lokalnej społeczności. I mam nadzieję, że jestem jedną z tych dziewczyn czy kobiet, które im w tym pomogą. I to jest mój kolejny cel na 2017, żeby im w tym pomóc.